Siemano wszystkim, z tej strony Pomidorek.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnym Let's Playu na moim kanale Zagrajmy Wy. I uwaga, to będzie gra, którą nagrywam tak naprawdę po skończeniu Ratcheta i Clanka jedynki na PlayStation 3, ponieważ wiecie, gramy sobie oczywiście z PS3, ponieważ kolekcje HD rządzą. Uwaga, jest to gra, która jest praktycznie, można by powiedzieć, że powiedzmy takim bratem Ratcheta, tylko że o podobnej tematyce, tylko że praktycznie od innej firmy. Mianowicie zagrajmy w Jak and Daxter The Precursor Legacy. Tak jest, zagramy sobie w Jacka jedynkę, ponieważ zanim ktokolwiek powie: ale Pomidor, ty nagrywałeś Jacka jedynkę na kanale, dlaczego ty chcesz teraz to robić znowu? Otóż dlatego, że po pierwsze mam ochotę, a po drugie jakoś nie jestem super zadowolony z tamtego let's playa, którego nagrywałem, ale też go nie wykasuję, więc żebyście mieli dwie perspektywy, w tym roku nagrywam powiedzmy takie V2, jak to kiedyś mówiłem, z Jacka i Daxtera The Precursor Legacy. Więc zapinajcie pasy, przygotujcie sobie coś do picia, coś do jedzenia, ponieważ w tym momencie zaczynamy wielką przygodę. No i mamy tutaj właśnie Sony Computer Entertainment Presents. No to w ogóle gra wyszła w 2001 i kolekcja HD wyszła w 2011. I mamy tutaj Daxtera, który sobie tańczy. Witam was bardzo serdecznie w Jacku i Daxterze The Precursor Legacy. I tak, jest to gra, która została stworzona przez Naughty Dog, ale byłbym głupcem, gdybym powiedział, że to tylko gra, więc powiem, że cała seria Jacka i Daxtera została stworzona przez Naughty Dog. Oprócz Jacka i Daxtera Zaginionej Granicy, albo The Lost Frontier, ale na tym kanale nie dyskutujemy na temat Zaginionej Granicy. Najlepiej omijajmy ten temat szerokim łukiem. No i dobra, mamy tutaj 4 opcje: New Game, Load Game, Options oraz Back. Na początku wejdźmy sobie w opcje. I oczywiście wyłączamy sobie wibracje. Myślę, że porady mogą zostać w sumie. Nie przeszkadzają mi one aż tak. Kamera dobrze stoi. Zobaczmy, jak mamy tutaj. O właśnie, podgłoście sobie tak na 90%. Muzykę to oczywiście trochę sobie bardziej podgłoście, żeby była ona słyszalna. Dialogi oczywiście 100%owo. Nice one. No i cóż, jest to ogólnie seria stworzona przez Naughty Dog, tak jak już było przed chwilą wspomniane, czyli między innymi przez ojców, że tak powiem, Crasha Bandicoota. I jest jedna osoba, która tutaj podkładała, może nie głos, ale stworzyła soundtrack do tej serii, przynajmniej do tej trylogii i Jacka X. Mianowicie nasz bardzo znany Josh Mansell, który między innymi za pośrednictwem Mutato Muzika stworzyli bardzo piękny soundtrack do Crasha Bandicoota i Jacka i Daxtera. Dobra, mamy tutaj mój save 100% of course. I tutaj safe, na którym sobie, że tak powiem, giercałem. Ale myślę, że my sobie zapełnimy trzecią, że tak powiem, trzeci kwadracik, trzecią lukę. No i co? Zaczynamy przygodę. I have spent my life searching for the answers that my father and my father's fathers failed to find. Who were the precursors? Why did they create the vast monoliths that litter our planet? How did they harness Eco, the life energy of the world? What was their purpose, and why did they vanish? I have asked the plants, but they do not remember. The plants have asked the rocks, but the rocks do not recall. Even the rocks do not recall. Every bone in my body tells me that the answers rest on the shoulders of a young boy. Oblivious to his destiny, uninterested in the search for truth, and rejecting of my guidance.
And why would he want to listen to old Samus the Sage anyway? I'm only the master of Green Ego, one of the wisest men on the planet. So it seems the answer begins not with careful research or sensible thinking. Nay, as with many of fate's mysteries, it begins with but a small act of disobedience. Hey! Jack, old Green Stuff told us not to come here. Continue your search for artifacts and Nico. If the locals possess precursor items, you know what to do. Deal harshly with anybody who strays from the village. We will attack it in due time. What are we doing here anyway, Jack? This place gives me the creeps. Huh? Oh, stupid precursor junk! Eek! What is that dark ooze? It sure don't look friendly! The sage yaps on about the precursors that built this place all the time! Where did they go? Why did they build this crud? Now, I like precursor orbs and power cells as much as the next guy. But if you ask me, they must have been real losers. Wow! How did you do that? I think we're in trouble! We shouldn't have come here, and you listened! What? Okay. I'm fine. What in green tarnation do you two want? I was... Don't tell me! Instead of heeding my wisdom, the two of you went mucking around in the only place that I told you not to go, Misty Island. That's right! And then And Daxter, you finally took a much-needed bath, but in a bathtub filled with dark eco. Look, old man! Are you gonna keep yapping, or are you gonna help me out of this mess? I'm gonna keep yapping, because in my professional opinion, the change is an improvement. And besides, I couldn't help you if I wanted to. What? There's only one person who has studied Dark Eco long enough to have a chance at returning you to your previous form. Karl Acheron, the Sage. But he lives far to the north. Far, far to the north. Nobody has spoken to him in ages. I would teleport you there, but I can't do that either. None of the three sages that maintain the other teleporter gates have seen fit to turn their ends on for quite a while. The only other way north is by foot through the Fire Canyon, but its volcanic soil is hot enough to melt precursor metal. You can't just walk through it. But you could fly over it if you had a zoomer equipped with a heat shield. I just happen to be working on such a thing at this very moment. All I would need is 20 power cells to give it enough energy to withstand the canyon's heat. Isn't that right, Daddy? Yes, Kira, that might work. But where are a boy and a half going to get 20 power cells? From the villagers. Most of them have a power cell or two stashed away somewhere. And even if they aren't willing to just give them away, greasing their palms with a few precursor orbs should do the trick. And I bet there are even more of them out in the wilds just waiting for some brave adventurer to find. Well, we've got the brave adventurer at least. Brave adventurer? You two couldn't find your way out of the village without training. Before you do anything else, you better go through the warp gate and get some practice on Geyser Rock.
We won't find any more of that dark, gooey eco stuff, will we? Cause I'd hate to fall in again and turn into you! Get in there! Before I turn you both into ferns! Okej, okay, odzyskałem już kontrolę nad Jackiem. Tak, bo myślałem tutaj, że przez chwilę coś tutaj coś mówi bardzo ważnego. Tak czy siak, odzyskałem kontrolę nad Jackiem, więc mogę wytłumaczyć, co tutaj się mniej więcej działo w tej cutscence, bo była bardzo długawa, co możecie zresztą zauważyć po liczniku, jaki jest przy odtwarzaniu tego filmiku. Więc teraz tak, po kolei. Jack i Daxter, jak widzicie, sobie żeglowali, bądź też po prostu sobie odpoczywali na łódce niedaleko Sandover Village, czyli naszej pierwszej takiej głównej lokacji w pierwszym, powiedzmy, takim świecie, albo pierwszej takiej sferze. Strefie, nie sferze, tylko strefie. I tak, w pewnym momencie udali się na wyspę Misty Island, gdzie tam Jack znalazł pewną bombę, którą nawet, znaczy, która nie wiedział, że to jest nawet bomba, bo ona sobie tak zaczęła migać. I zaatakował Lurkera, czyli przeciwnika w tej oto gierce, raczej przeciwników, ponieważ wszyscy przeciwnicy w tej grze to są Lurkerzy, którzy potem od Jacka dwójki będą mieli z nami, że tak powiem, sojusz. W sensie takim, że nie będą nas atakować, dlatego że inni będą przeciwnicy i to, że będą oni normalnie do nas nastawieni, a nie tak jak w tej części. I przypadkowo Daxter stał obok Jacka i bomba, która wybuchła, miała taki zasięg, że Daxtera aż sparaliżowała, po czym spadł w dół i zamienił się w tego oto małego, słodkiego Ocela. Następnie poszliśmy do Sandover Village, do starca Seymosa, czyli tutaj takiego, można by powiedzieć, mentora, lub po prostu osoby, która jest, no, po prostu zaprzyjaźniona z Jackiem i generalnie ze wszystkimi prawie, że na tej oto wyspie. I okazało się, że tam Seymos powiedział, że aby z powrotem odmienić Daxtera, musimy na początku przejść ten oto poziom tutorialowy, a następnie, no, troszeczkę porobić rzeczy w tej gierce. Zresztą, no, to byłoby za łatwe, gdybyśmy tylko na poziomie treningowym to zrobili. Oraz przyszła pewna kobitka, a raczej dziewczyna, która nazywa się Kira, i ona również potwierdza to, że abyśmy się sprawdzili w, powiedzmy, przyszłości, żeby Daxtera jakby odmutantować, bo Daxter, no, można by powiedzieć, stał się, powiedzmy, takim mutantem, bo się zmutował z człowieka na Ocela, to będziemy musieli stoczyć jeszcze walkę z naszymi antagonistami w tej gierce, ponieważ oni pojawiają się tylko tutaj i w żadnej innej grze Jacka nie będzie nawet do nich odniesienia. Dobra, jesteśmy w Geyser Rock, czyli w poziomie tutorialowym. I tutaj w opcjach możemy znowu to samo zrobić, tak jak wtedy wam pokazywałem. I teraz tak, mamy tutaj jajeczko, mamy tutaj taki dziwny orb świecący i dziwne coś, co tak kołysze się. Więc po kolei. To jajko to jest Precursor Orb. One oczywiście w serii są bardzo popularne. W tej grze jest ich bardzo dużo, w późniejszych grach jest ich coraz mniej, dlatego że one praktycznie nie są takim, powiedzmy, głównym itemem do zebrania, ale o tym to dopiero pokażę i zademonstruję i opowiem w Jacku dwójce. Te świecące kulki są tylko w tej oto gierce, one się potem nigdzie nie pojawiają, chyba że w Zaginionej Granicy, ale tutaj nie mam pewności, ale sądzę, że nie, więc raczej mają debiut tylko w tej gierce, czyli Power Cell'e. No i ich będziemy zbierać wszystkie, ponieważ robimy 100%. No i te oto główki, które się, a raczej ta główka, która się tutaj kręci, to jest Scoutfly. Je również zbieramy, żeby było 100%. Musimy zebrać 7 na 7, w sensie mamy mieć 7 na 7 oraz 112 tych Precursor Orb. Więc let's go, rozpoczynamy nasz poziom. Geyser Rock. Are precursor orbs. Collect enough of them and some of the villagers will give you a power cell in exchange. No i tutaj nawet tutorial nam tłumaczy, że precursor orby to jest tak naprawdę coś a la zapłata. W sensie takim, że jak mamy w Spyro klejnoty, które są na takiej zasadzie, że
Albo nie, źle to wytłumaczyłem. Przepraszam na emocji. Nie, dobrze, dobrze tłumaczyłem. Ponieważ tak, są w tej gierce też poboczne postacie, które będą chciały od ciebie kasy za Power Cella, czyli za to właśnie coś, co widzimy tutaj. O, proszę bardzo. Swoją drogą, ten motyw patrzenia się przez lornetkę przypomina mi strasznie w Kangurku KO 2, coś takiego też było, jak wcisnęliście jakieś przyciski i KO też miał takie, powiedzmy, zbliżenie. Więc tak, są postacie w tej gierce, co będą chciały od ciebie zapłaty, czyli w tym wypadku te Precursor Orby. Jedna postać będzie chciała 100, druga 200, trzecia 300, czwarta 5000, szósta nie wiem ile. Wiem, że o piątej zapomniałem, ale piąta się nie liczy, hehe. No i tak, i one, te Precursor Orby działają jako zapłata, czyli musimy zbierać ich odpowiednią ilość, ponieważ niektóre postacie będą chciały właśnie, żebyśmy za te Precursor Orby kupili Power Cella. This is a power cell, the most important precursor artifact you can find. You need to collect 20 of these so I can power the heat shield for your A-Grab Zoomer. No, więc tyle. Zaraz sobie zbierzemy naszego Power Cella. Ale najpierw pokażę wam właśnie Scout Flyer, czyli właśnie to one są w takich oto skrzyneczkach. I sent 7 of them to each area to look for power cells, but the lurkers must have captured them all. I tak, Scout Flyer również tylko w tej gierce się pojawiają. One potem nigdzie w żadnej grze się nie pojawiają. Ani w Jacku 2, ani w Trójce, ani chyba w Jacku X też się nie pojawiają. A raczej to jest stuprocentowo. I mamy teraz dwa Power Cell'e do zebrania, ale najpierw zbierzemy ten pierwszy. No bo pierwszy ma pierwszeństwo, hehe. No, więc mamy Power Cella pierwszego. Ej, dlaczego ja się cofam? Kurde, tędy droga. No i po zdobyciu Power Cella zawsze Jack i Daxter robią właśnie takie oto pozy, które widzieliście niedawno. I też, jak widzicie, seria Jacka i Dextera działa bardzo, a raczej ta gierka bardziej działa na czymś takim jak... Co ja tu chciałem powiedzieć? That's Blue Eco, which contains the energy of motion. Blue Eco allows you to run fast, break boxes, and even activate some precursor artifacts when you get near them. Tak, tutaj nam Kira wytłumaczyła, albo Seimos. Chyba Kira, bo tutaj mówię, mam wyciszone, że tak powiem, ten głos, więc nie za bardzo słyszę, kto tam coś mówi. W każdym bądź razie zostało nam wytłumaczone to, że mamy tutaj niebieskie eko. Niebieskie eko właśnie, widzicie, działa jak taki... Nie powiedziałbym, że to jest magnes, ale jak coś, co po prostu... No, niszczy w tym wypadku. Ciężko by jest to nazwać magnesem w każdym bądź razie. This is a precursor door. It can only be opened by approaching the door while channeling blue eco through your body. W tej gierce ogólnie mamy różne typy eko, ale o nich będę opowiadał wam na mierząco. Tam niedawno mogliście zobaczyć, że zebrałem takie duże, zielone eko. I to było eko, które, że tak powiem, leczy twoje zdrowie tam do maksymalnego poziomu. That's a blue eco vent. More concentrated than the floating clusters. This vent will give you a full charge of blue eco, letting you use it for the maximum time. Tutaj jest nam wytłumaczone z kolei to, że jak w poziomie lub tam w skrzynkach, bądź też w jakichś innych zakamarkach mamy przykładowo takie niebieskie eko, to ono ci tam daje bardzo mało punktów. Takie oto małe portale, bądź też takie małe platformy z eko dają ci maksymalną ilość. Sami zresztą zobaczcie sobie. Widzicie, mamy maksymalną teraz ilość. I za pomocą tego mamy teraz czas, żeby dobiec tutaj, żeby otworzyć sobie tą oto bramę i dostać się do Power Cella.
door to open. With Blue Eco, you can breathe energy into all kinds of precursor artifacts that have lain dormant for years. W sumie to dobrze mówię, bo niebieskie jako działa jak taki magnes, jak sami zresztą zauważyliście. Little green balls of energy on the ground are a type of eco. Pick up 50 small green ecos or one big green one to increase your health. No. I tutaj są, jest nam wytłumaczone to, że mamy tutaj takie powiedzmy malutkie zielone eko. I ono nam tam po trochu leczy zdrowie. I teraz sekcja oczywiście platformowa, ponieważ jest to platformówka, więc co to jest za platformówka bez sekcji platformowej? I mamy 100% w Geyser Rock. Ale tak, może wam opowiem o moich jakby odczuciach w Jacku i Dexterze, ale to w sumie za chwilę, bo najpierw Power Cell. Więc moje odczucie, jeżeli chodzi o Jacka i Dextera, są takie, że za dzieciaka bardzo mocno zagrywałem się w Jacka i Dextera jedynkę. Tak szczerze wam powiem, że bardziej się w Jacka zagrywałem niż w Ratcheta, jeżeli mam być całkiem szczery. I to nawet udowadnia mój let's play z Ratcheta, że większego skilla mam tutaj niż w Ratchecie. I przyznam szczerze, że Jack pierwszy jest naprawdę bardzo fajną i nostalgiczną grą, aczkolwiek Jack 2 wprowadził też fajny klimat, a 3 to już w ogóle. Oczywiście tutaj, jak już wspominałem, nie mówimy o takim czymś jak Jack i Daxter The Lost Frontier, ponieważ o tej grze najlepiej, żeby wszyscy byli cicho i lepiej, żeby nikt nie wspominał. Dobra. I przyznam szczerze, że Jack i Daxter... Przechodziłem w sensie Jacka i Dextera jedynkę dużo razy i nie sprawiała mi gra aż takich problemów, aczkolwiek są poziomy, które sprawiały mi problem i o nich jak najbardziej opowiem. A teraz czas na kolejną cutscenkę, więc ja się znowu będę wyciszał i lecimy do chatki Green Sage'a, ponieważ mamy tutaj różnych Sage'ów. Green Sage to jest oczywiście Seimos i w sumie tylko jego chatka jest dostępna, jak widzicie. Bo mamy jeszcze tego, Red Sage'a, Blue Sage'a oraz... Tyle, nie? Tyle w sumie, mamy 3 Sage'y. Tak? Czerwony, niebieski chyba... Nie. Green, Red, Blue i chyba jest jeszcze jeden. O ile sobie przypomnę, a jeżeli sobie nie przypomnę, no to... Najwyżej tutaj będziecie mieli tekst, o. Więc... Let's go! Good training, boys, but that's nothing compared to the challenges that lie ahead. Then no problem! We got the moves, eh, Jack? We'd love to stay in chat, Big Green, but we're, itching to get on with our adventures. Fine, fine. Adventure away, then. And while you're out adventuring, why don't you make yourself useful? My darn green eco-collectors are clogged up again. Head out to the far side of the beach and clear them out, why don't you? Follow the lamps. They'll take you right there. Now, all of you, get out of here!